Zacznę od czegoś, co zapomniałem wspomnieć wcześniej. Tłusty czwartek dawał sobie znać już w sobotę. Chociaż dziwiło bardziej rzeczy z tym związane, bo spodziewałem się, że ludzie będą czekali na ten dzień, by go całkiem świętować, a mimo to jedli pączki chyba nawet w większej dawce. Wyjaśnię. W sobotę byłem w galerii handlowej i widziałem, i na hali targowej półki ze słodkim ciastem były niemal puste. Był to co prawda chyba dzień przed niedzielą niehandlową, ale była 17. Dziwne, że półki nie były na nowo zapełniane. Dziwne. I świeciły pustkami tak wcześnie? W poniedziałek też widziałem styczność z pączkami, ale to było mniej dziwne w porównaniu do wtorku. W dzień Walentego ktoś kupił cały opak pączków. To na pewno nie był prezent Walentym, tylko wy. Następnego dnia było mniej dziwne. Nie, mimo że to był dwupak pączków, dwa tuziny, dwoli ścisłości i ale była już 20, więc chyba to norma, że ktoś kupuje na zapas. A teraz główna rzeź. Wytwórnia pączków w domu handlowym Astra. Wow. Mini pączek, świetny. Trochę większy niż przeciętny. I coś, co polecili mi na specjalność. Smak pączek sernikowy. Polecam jednak spróbować czegoś więcej, nie tylko tego, o czym mówię. Mianowicie nadzienia nie było za dużo. Świetny. Dodatek dobrze dobrany, a lukier też świetny. A ilość lukru nie przesadzona, przez co nie było za słodkie. A ciasto jeszcze potrzebuje się porównania, ale na pewno w tej kwestii zapunktowali. Co do innych detali, to jest tylko stragan, a nie cukiernia, więc za dekorację nie można im nic przyznać. Co do kolejki, to też nie mogę, bo tam nie było mnie tam dzisiaj, tylko wczoraj. A co do wyboru, też świetnie. Nie jest skąpo, ale nie jest też za dużo. Jest, można powiedzieć, sam raz. Ekonomicznie też dobrze podchodzą. A co do ceny, no to już trochę trudniej. Nie jest. No chyba potrzebuje to też potrzebuje porównania, ale też nie chcę podawać cen. Z dwóch powodów. Raz, inflacja i dwa, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę, ale bardziej rozmiar. rozmiar sprzedawanego pączka. Co więcej trzeba uważać na nadmuchane pączki. Ale te dla polskiej złości nie były.